Jak Państwo zapewne wiecie, przyjąłem trochę nieoczekiwaną dla mnie propozycję Donalda Tuska i wystartuję z list Koalicji Obywatelskiej przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu w województwie świętokrzyskim, skąd pochodzi duża część mojej rodziny. Cieszę się, Jarku, już na nasze wspólne debaty, spotkania na trasie kampanii. Ostatnie nasze debatowanie wyborcze miało miejsce 18 lat temu. Myślę, że jest o czym porozmawiać. Sądzę, że moglibyśmy dla oczyszczenia naszych relacji najpierw porozmawiać o sprawie dwóch wież. Myślę, że będę miał tutaj parę do Ciebie pytań. Może ujawnią się jakieś nowe okoliczności, kto to wie, które pozwolą nam przypomnieć sobie tę historię z księdzem Sawiczem, z kopertą, o której tyle mówił twój powinowaty, pan Gerald Birkfellner. Jestem przekonany, że w czasie kampanii również i tobie odświeży się pamięć. Tak, chciałem tak miło zagaić naszą kampanijną rozmowę. Dzisiaj na początek kampanii też przedstawię Państwu moją drugą córkę, która postanowiła mi trochę pomóc w kampanii. Sprzedaje obrazy, które namalowała, aby wesprzeć mój start. Zachęcam do zakupu tych obrazów. Państwo może już znacie moją starszą córkę Marysię. Teraz czas na zapoznanie się z Karoliną. Karolinka studiuje na drugim roku architekturę, jest trochę artystką, trochę inżynierem, a przede wszystkim bardzo dzielnym i mądrym człowiekiem. Mój tata wygląda na takiego surowego i konserwatywnego, ale tak naprawdę jest osobą bardzo ciepłą i ma otwarty umysł. A jeśli chodzi o prawa kobiet, no jest nas w domu cztery, moja mama, ja i moje dwie siostry, no więc raczej go przypilnujemy.